To ostatnie. Ale jeśli można dokończyć jeszcze. Otóż tak, uważam, że w tej chwili następny etap to jest próba zrobienia, to tego, temu służy Piotr Pacewicz, zrobienia plastikowej rewolucji. Autor najlepszej książki rewolucji psychologicznej w tej chwili doradza wyborczej, jak zbudować wspólnotę nienawiści czy wspólnotę niechęci, nieufności. To jest kolejny etap. Następnym była próba uruchomienia zagranicy i to się wyraźnie sypie. Bo zwróćcie uwagę, że już Niemcy powiedzieli, ambasador Niemiec powiedział, że nie należy wierzyć niemieckim gazetom. A rzecznik... bo Czesna protestowała, pojechał przecież Petru do Brukseli, żeby moim zdaniem, nie uruchamiać. No ale on tu pojechał po to, żeby mieć alibię. Tak naprawdę nie wiem. W razie na pewno ważne jest to, że ambasador Kinkel powiedział, nie wierzcie do Polski, do Polaków w TVN-ie, przepraszam, że wymieniam nazwę, nie wierzcie niemieckim gazetom. A amerykański rzecznik Departamentu Sprawiedliwości mówi, stosunki amerykańsko-polskie są ok. Więc moim zdaniem wszystko jest na dobrej drodze. Zamach się nie uda i wtedy mam nadzieję, że Platforma wróci do roli wyznaczonej przez wyborców. Bycia główną partią opozycyjną, a niezależna pęknie jak bańka bydlana i wróci do swojego naturalnego stanu 10%. Kropka. No, myślę, że...